Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18:00. Witamy bardzo serdecznie w Ekologice przy mikrofonie Joanna Markowiak, Amelia Petasz. I dzisiaj naszym gościem jest Cecilia Malik, polska artystka po krakowskim ASP oraz od kilku lat ekolożka i aktywistka. Dzień dobry. Mogłaby Pani nam opowiedzieć pokrótce, na czym polega akcja Siostryżek i czy można uchylić rąbka tajemnicy? Tak, oczywiście. No słuchajcie. Od paru lat dzieje się dużo złych rzeczy dla polskiej przyrody. Ja wcześniej zajmowałam się Krakowem głównie. Mam krakowską aktywistką. Ta białka, obrążki białki poza Krakowem, to był taki epizod spowodowany temu, że ja po prostu na białkę jeżdżę na wakacje. Jest bardzo drogim mi miejscem bliskim, ale raczej koncentrowałam się na Krakowie. Tymczasem w 2017 roku pewnie słyszeliście o prawie Lex Szyszko. Prawo liberalizacji do wycinek drzew, że nagle po prostu została uchwała podjęta, że po prostu każdy w Polsce może bez zezwoleń wycinać wielkie drzewa. Potem pojawiły się wycinki w Puszczy Białowieskiej, zaczęły się tak spektakularne, duże po prostu masakry dla polskiej przyrody, że już trudno było zostać tylko krakowskim aktywistą, bo to nie były rzeczy, które można było jakby załatwić pod urzędem miasta w Krakowie. To były sprawy, które po prostu jakby trzeba było udawać do Warszawy. I taką właśnie pierwszą akcję ogólnopolską, którą zorganizowałam, to się dołączyło masa cudownych kobiet, to były Matki Polki na Wyrębie. To wtedy w 2017 roku robiliśmy protest przeciwko masowym wycinkom drzew. I to był taki macierzyński protest, bo to protestowały matki karmiące piersią. Ja wtedy miałam malutkiego synka i zaczęłam po prostu robić sobie co rano to, jak pamiętacie, że opowiadałam wam o tym, że kiedyś zrobiłam projekt, że codziennie wchodziłam na inne drzewa. To dużo lat później, właściwie 8 lat później, urodził mi się mały synek Ignacy i ja po prostu zaczęłam robić też taki pamiętnik, a w tygodniu robiłam sobie zdjęcie, jak karmię rano, robię śniadanie Ignacemu na innym wyrąbanym pniu. I to były takie bardzo smutne zdjęcia, jak siedzę na takim wielkim pobojowisku, powycinane drzewa i ja na tych drzewach. I potem do tego dołączyły się moje koleżanki i zrobiliśmy takie grupowe zdjęcie, że karmimy dzieci na wielkim wyrębie. Czyli tak ilustrowałyśmy, że te wycięte drzewa kogoś dotykają, że nasze dzieci po prostu czeka taka przyszłość bez drzew. I wtedy już dużo ludzi po prostu wiedziało o tym, że złe jest wycinanie drzew. Dużo w Polsce ludzi wie, że złe jest wycinanie drzew. Dużo ludzi słyszało o wycinkach w Puszczy Białowieskiej, jeździło tam wspierać aktywistów w Puszczy Białowieskiej. Też Polacy wiedzą o tym, że mamy smog. Coraz więcej się ludzi organizuje. Mamy wspaniałych aktywistów. Krakowski Alarm Smogowy, który rozpoczął w ogóle tą walkę ze smogiem. Dzięki tym aktywistom z Krakowskiego Alarmu Smogowego już mamy zakaz palenia węglem w piecach w Krakowie. Natomiast to, że rzeki są zagrożone, praktycznie nikt nie wie. To jest temat dużo mniej znany po prostu od tematu drzew czy od tematu powietrza. I tak samo jak Lex Szyszko powstała nasz rząd po prostu zrobił taką ustawę, że ludzie mogą bez zezwolenia, bez płacenia żadnych odszkodowań wycinać drzewa. Też jednogłośnie polski rząd przegłosował, że będziemy przystępować do budowy drogi wodnej E40, czyli że Wisła, Odra, warta część Bugu ma zostać zamieniona na po prostu autostradę do transportu. Rzeka ma być po prostu korytarzem transportowym, może jakimś tańszym niż tory, niż pociągi, niż drogi. W końcu taki pomysł. I rząd, uchwalając to przystąpienie do drogi wodnej E40, nie konsultował się z żadnymi ekspertami, po prostu hydrobiologii czy z jakichś tam nauk przyrodniczych. I wtedy większość właściwie polskich ekologów złapała się za głowę. Dlatego, bo jest coś takiego, że właściwie wszyscy ekolodzy spotkają się nad rzekami. Bo czy zajmują się rybami, ptakami, roślinami, bagnami, bardzo różnymi tematami, to
najbogatszymi takimi ekosystemami są właśnie doliny rzek. I dlatego oni po prostu wszyscy wiedzą, że po prostu dotykanie i niszczenie rzek to jest coś strasznego. I w dodatku my w Polsce mamy coś, mamy wielkie bogactwo. Ja myślę, że dla mnie na przykład to, że Wisła jest nieuregulowaną rzeką, że Bóg jest nieuregulowaną rzeką, to znaczy największy majątek narodowy. To jest coś, że mamy po prostu 1047 kilometrów cudownego krajobrazu wspaniałej rzeki. Dlatego, bo w Europie większość rzek została wyregulowana. Stało się to już dawno temu. Wiele rzek zostało wyregulowanych, czyli w XVIII wieku, potem w XIX wieku bardzo dużo rzek wyregulowano, także po wojnie. A Polska miała takie, tak się składało, że jeszcze byliśmy biedni, bo ta cała nieuregulowana Wisła na przykład jest w Zaborze Pruskim. Tutaj koło Krakowa Austriacy wyregulowali trochę Wisły uregulowali Prusacy na samej północy, ale cały środek Wisły jest nieuregulowany, bo w Zaborze Pruskim była bieda, nigdy nikogo nie było stać, żeby zrobić po prostu rzekę do transportu. Następnie Edward Gierek w latach 60. marzył, żeby Wisła była wizytówką polskiej potęgi gospodarczej i żeby Wisłę zamienić w drogę do transportowania węgla, polskiego złota. Że mamy polskie złoto i powinniśmy go barkami po prostu wozić Wisłą. I on po prostu zbudował, za jego czasów została rozpoczęta budowa zapora we Włocławku, która miała być tylko pierwszą zaporą szeregu zapór aż do Bałtyku. Miało to się nazywać kaskadyzacja Dolnej Wisły. Miało być to szereg zapór elektrowni i po prostu Wisła miała być takim wielkim po prostu pasmem takich zbiorników, po których miały pływać barki i statki. Tymczasem też nie miał pieniędzy na to. I została wyregulowana Wisła w okolicach Krakowa, czyli mamy w Krakowie, koło Krakowa szereg zapór. No i potem już jest uwolniona Wisła. Od Sandomierza do Torunia mamy dziką Wisłę, mamy dziką rzekę. Praktycznie. No i to jest naszym. I w tym momencie ręce może nam zazdrościć, że my coś takiego mamy. Bo teraz za bardzo ciężkie pieniądze Niemcy, Francuzi, Szwajcarzy, Amerykanie masę zapór burzą teraz zapory i renaturyzują rzeki. To się nazywa renaturyzacja rzeki. Czyli robi się, żeby ludzie w miastach mogli się kąpać. Oczyszczanie ścieków, naturalne rzeki, które się oczyszczają, naturalne wyspy, wysypuje się piaseczek. Teraz niedawno taką największą francuską zaporę po prostu rozmontowywano. Uwalnia się rzeki, bo są bezpieczniejsze w czasie powodzi. Ten prąd nie jest warty, ten prąd z elektrowni tego, że po prostu przestaje ta rzeka chociażby mieć czystą wodę i się zupełnie się po prostu zanikają gatunki migrujące ryb. Większość rzecznych gatunków przestaje w ogóle po prostu istnieć w rzece, w której są zapory. No i właśnie z tego powodu renaturyzuje się rzeki, no a u nas w tym samym czasie, kiedy Europa renaturyzuje rzeki, nawet Estonia i Litwa buwy zapory, Estonia ma wielki program Let It Flow, uwalniania rzek, Polska marzy sobie o zamienianiu rzek w drogi do transportu. No i z tego powodu, że rząd podjął taki pomysł, organizacje ekologiczne postanowiły, nie będziemy działać w pojedynkę, zorganizujmy się, połączmy siły. I postanowili zrobić Koalicję Ratujmy Rzeki. I Koalicja Ratujmy Rzeki to jest po prostu wielki sukces, że organizacje, że fajni ludzie już działają ze sobą 2 lata, jeszcze nie pokłócili wszyscy. Zaczynają być coraz bardziej słyszalni. Jest świetny fanpage na Facebooku, zobaczcie sobie, Koalicja Ratujmy Rzeki. I tam mamy całą super mega kompetentną, merytoryczną wiedzę na temat rzek. No i ja po prostu namówiłam kolektywy, w których działam, namówiłam Wodną Masę Krytyczną z Krakowa, mój przyjaciół i matki Polki na Wyrębie, dziewczyny, moje przyjaciółki, koleżanki, żebyśmy się dołączyły do Koalicji Ratujmy Rzeki. No ale co my możemy robić w Koalicji Ratujmy Rzeki? Nie jesteśmy ani ornitologami, ani hydrobiologami. Nie mamy jakiejś takiej wiedzy na przykład prawnej, tak jak Fundacja Green Mind zajmuje się profesjonalnie prawną ochroną przyrody. No więc to, co potrafimy robić, to po prostu happeningi, akcje artystyczne i zaproponowałyśmy Koalicji Ratujmy Rzeki, że wymyślimy jakiś fajny happening, który nagłosi trochę normalnym, zwykłym ludziom tą ich wiedzę i to, że trzeba bronić ostatnich naturalnych rzek, które są w Polsce. To nasz wielki majątek, który musimy absolutnie przekazać przyszłym pokoleniom, bo nie możemy tego roztrwonić i zmarnować. No i zaczęłam się zastanawiać po prostu, jak zrobić happening. Co powiedzieć wam, jak po prostu się narodził pomysł na siostry rzeki? Tak, tak. Dobra, pomysł na siostry rzeki narodził się, zbiał dwa źródła. Dwoma źródłami były moje dwie przyjaźnie wielkie. Przyjaźń z Anią Grajewską,
którą zrobiła Matki Polki na Wyrębie. Więc Matki Polki na Wyrębie były jakby zaczynem pod Siostry Rzeki, przez co to jest kobieca akcja, taka dosyć babska. A drugim było to, że moja druga wielka przyjaciółka, kochanie Ciecka, która aktualnie pracuje w TVP Kultura i co robiłyśmy, założyłyśmy Wodną Masę Krytyczną, kocha zaproponowała mi, żebyśmy zrobiły razem program telewizyjny o Wiśle, Wistuliada. I myśmy z Gochą w 2017 roku myśmy przemierzyły całą Wisłę, nie płynęłyśmy jeszcze, ale byliśmy w 20 miejscowościach nad Wisłą i do każdej czymś pływałyśmy, czymś wypływałyśmy i to była taka opowieść, spotkania z różnymi ludźmi, bardzo dużo dowiedziałyśmy o Wiśle. I na tej trasie w Toruniu była piękna wystawa o wierzeniach frisackich w Muzeum Etnograficznym i w tym muzeum ja znalazłam taką małą figurkę drewnianą, która przedstawiała łódeczkę. Z dzioba tej łódki wyrastała figurka kobieca, taka z mokrymi włoskami, z otwartą buzią. I po dwóch burtach były takie malutkie figurynki kobiece, wszystkie bliźniacze podobne do siebie i każda była podpisana innym imieniem rzeki. Ta duża figurka to była podpisana Wisła, a po lewej i prawej stronie były prawe i lewe dopływy. Raba, Dunajec, Przemsza, Nida, Soła, Wdaw, Kra, Osa, Pilica, Narew. I każda była po prostu postawiona jako kobietka. I one były bardzo podobne, jak siostrzyczki. Ja nazwałam tą rzeźbę Siostry Rzeki. Wzięłam ją do ręki i sobie pomyślałam, no to to trzeba zrobić. I następna historia jest tego, jak się to dzieje, że takie marzenie się spełnia. No więc wymyśliłam, żeby na ratunek Wiśle, żeby to nie był ludzki protest. Żeby to nie było, że ludzie po prostu ratują Wisły, tylko żeby na ratunek Wiśle przyszły inne rzeki, jej siostry. A że dziewczyny, że kobiety, po prostu my udzielimy głosu tym rzekom. I namówiłam Anię Grajewską, mojej przyjaciółki, żebyśmy namawiały swoje sąsiadki, babcie, ciotki, że to już nie będzie taka facebookowa akcja, że tylko robimy wydarzenie na Facebooku, się zwołujemy Facebookiem, tylko że będziemy do każdego dzwonić i z każdym rozmawiać. I to byłoby tak, że ja bym teraz się zapytała was, dziewczyny, jaką byś chciała być rzeką? W jakiej rzece się kąpałaś w dzieciństwie? Powiedz, jaka jest twoja ulubiona rzeka? O. W sumie to jak byłam mała, to często jeździłam na Drabę. I tam właśnie się kąpałam i no, chodziłam, więc myślę, że może to być moja ulubiona rzeka. No i wtedy byśmy powiedzieli, dobra, to ty jesteś rabą, zamawiasz rabę, to już w następnym dziewczynom mówimy, to nie możesz być rabą, raba już jest zajęta. No i w ten sposób zaczęłyśmy zapisywać po prostu, jak nasza koleżanka jest jaką rzeką. I ja sobie wymyśliłam, żebyśmy po prostu zrobiły sobie takie znaki, żebyśmy napisały te imiona rzek na takich tabliczkach, jak znaki drogowe z rzekami. Zaczęliśmy produkować po prostu takie znaki drogowe na sklejce, pisać te imiona rzek, taką czcionką mniej więcej podobną jak te znaki. I pierwszy happening z rzek miał miejsce podczas Wodnej Masy Krytycznej w tamtym roku, w czerwcu. To było tak niesamowite, bo wyobraźcie sobie, że udało nam się namówić 100 kobiet. Nad Wisłę przybyły 104 rzeki, nawet przybyła Loara. Znajoma francuska, jako Loara, przybyła poetka syryjska jako rzeka Eufrat. Ta rzeka była Eufrat napisana po syryjsku. I ona właśnie była na rezydencji teraz w Krakowie. Przybyła rzeka Walbona z Albanii. No po prostu coś było cudownego. I to było tak wspaniałe, takie imiona. Myśmy w ogóle nie znały tych imion. Że w ogóle rzeki mają często takie prastare imiona, jeszcze przed takie z czasów słowiańskich jeszcze. Rzeka Wiary, Wkra. Fantastyczne. No i po prostu że tych 100 imion, taka totalna geografia. Każdy myślał, że ta rzeka jest. I byliśmy tu siostrami rzekami, ja sobie myślałam, że my musimy coś robić jeszcze jako te siostry rzeki, więc poprosiłam moją przyjaciółkę Agatę Bargę, która też była Matką Polką na Wyrębie, żeby Agata śpiewa, zajmuje się pracą z głosem, żeby opracowała pieśń, którą jakąś taką bardzo prostą pieśń, żeby wszystkie siostry rzeki mogły razem śpiewać. No i happening polega na tym siostrze rzek, że ubieramy się na niebiesko, każda dziewczyna reprezentuje inną rzekę, dziewczynki, babcie, wszystkie, wchodzimy razem do rzeki i śpiewamy razem pieśń mocy, że się nie godzimy tak naprawdę na zapory, na regulację Wisły i przede wszystkim, że nie zgadzamy się na zapory w Siarzewie. Bo takim najszybszym zagrożeniem dla Wisły, które jest realne, które może się szybko wydarzyć, to jest budowa kolejnej zapory za Włocławkiem, zapory, o której właśnie marzył już Edward Gierek, zapory w Siarzewie, koło Nieszawy. No i na tą zaporę no, są już decyzje, są policzone wszystkie śrubki, mało kto o tym wie, ale koalicja Ratujmy Rzeki bardzo protestuje, bardzo skarży to i bardzo nie chce do tego dopuścić. No i siostry rzeki także, więc siostry rzeki bardzo chciały po prostu zrobić coś pięknego, głośnego, co się pokaże w gazetach i w mediach, żeby ludzie się dowiedzieli o tym, że jest plan budowy zapory, która zniszczy Dolną Wisłę.
No i wiesz co, jak zrobiliśmy te pierwsze happeningi, sióz rzekł, bo po tym happeningu w Krakowie pojechałyśmy na miejsce planowanej zapory w Siarzewie. To jest koło Ciechocinka. Razem z Fundacją Green Mind. Fundacją Green Mind, która jest jedną z takich najbardziej ważnych organizacji tworzących koalicję Ratujmy Rzeki. Tam poznałyśmy Maję Wiśniewską, Jacka Engela, Przemka Chryleckiego i którzy oni od 20 lat walczą z zaporą w Siarzewie i wiedzą po prostu o niej wszystko. I razem zrobiliśmy właśnie happening sióz rzek. Tam wyszłyśmy do Wisły w miejscu, gdzie, żeby pokazać, jakie cudowne miejsce nad Wisłą zostanie zniszczone przez tą zaporę. Był przepiękny happening. Jechałyśmy tam z dzieciakami na plecach, zrobiliśmy rekonstrukcję w sumie tej rzeźby, bo wsiadłyśmy na łódkę znajomego. I także się siostry rzeki z tabliczkami, zmianami rzek płynęły drewnianą łódeczką, czyli zrobiliśmy dokładnie tą sytuację, którą wystawiała ta figurka. Ale bardzo mało nas mediów pokazało. Przyjechała telewizja Trwam, jakiś malutki artykuł w jakiejś tam gazety się pokazał, ale w ogóle nikt nas nie usłyszał, chociaż było nas tak dużo. Okazało się, że kobiety bardzo chcą być rzekami, że kobiety to czują po prostu, że rzeka, woda czysta jest dla nich ważna, jakoś się identyfikują po prostu z tą wodą, ale że dla mediów to nie było interesujące i wyobraźcie sobie, że jedna z dziennikarzy, jakaś dziennikarka z Gazety Wyborczej Ogólnopolskiej powiedziała, ale o co wam chodzi? Przecież na Renie jest żegluga. I w momencie, kiedy ona powiedziała, że na Renie jest żegluga, to ja sobie wtedy pomyślałam, no tak, ta nasza wiedza o rzekach jest naprawdę bardzo mała, bo Ren jest zupełnie inną rzeką, że Ren jest o wiele większą rzeką. Poza tym Ren nie zamarza zimą, a Wisła zamarza zimą. Jak rzeka zamarza zimą, to nie spełnia kryteriów żeglugowych. Wisła jest bardzo płytka, jest miejscami po kolana, więc doprowadzenie jej do stanu, żeby po prostu mogły z nią płynąć wielkie barki, jest po prostu kompletną utopią i ludzie, którzy są na Wiśle, wiedzą o tym. No więc ta opinia tej pani, ta pani, która to powiedziała, ona w tym roku na pewno już myśli zupełnie inaczej, bo wtedy pojawiło się artykułów mądrych o rzekach i w ogóle, że już teraz ludzie z Gazety Wyborczej, a w tym roku Gazeta Wyborcza, była szereg fantastycznych artykułów o wodzie i o rzekach. Więc ta wiedza Polaków w przeciągu roku niesamowicie się po prostu rozwinęła. A my jako siostry rzeki, po tej naszej jakby takiej porażce medialnej pierwszych happeningów, postanowiłyśmy działać dalej. Że widocznie dla rzek trzeba dłużej działać, to nie wystarczy rok. I udało nam się zdobyć grant takiej bardzo fajnej organizacji Ashoka, którą wsparła spółka MagaVox na projekty kobiece, na kampanię na rzecz rzek i na spływ z rzek całą Wisłą. To dosyć drogie przedsięwzięcie, spłynąć całą Wisłą, bo trzeba mieć na miesiąc sternika, trzeba mieć jakąś łódkę, no więc dzięki temu małemu grantowi nam się to udało po prostu zrobić i wymyśliłyśmy wtedy projekt Moda na rzeki. Trzeba po prostu zrobić w Polsce modę na rzeki. No i to jest kolejna odsłona z rzek, nie wiem czy po piosence, czy od razu wam opowiadać. Myślę, że może pani opowiedzieć, bo w sumie mamy 10 minut do dobra. Końca audycji. No to słuchajcie, no to dziewczyny, to w takim razie opowiadam wam. Więc siostry rzeki, to najpierw był pomysł, że kobiety reprezentują jakąś rzekę, że jesteśmy rzekami. I też mówimy o czymś bardzo ważnym, edukacyjnym, o siostrzeństwie rzek, że niszcząc jedną małą rzeczkę, niszczysz Wisłę. I rzeki są wszystkie ze sobą połączone. Kurczę, wiecie co, ja nie pamiętam, my mamy to w ogóle coś z rzek, ale to chyba 60, bo Wisła to jest 1047 kilometrów, ale wszystkie dopływy, strumyczki i potoczki to jest razem 60 tysięcy kilometrów. Także wszystkie się łączą, dlatego to wymyślenie tego siostrzeństwa rzek ma bardzo duży sens, bo my się po prostu wszystkie ze sobą łączymy i powinniśmy się po prostu wspierać. No i kolejnym pomysłem było zrobienie mody na rzeki. I na moda na rzeki to był taki pomysł, że my nam się uda, jak nie możemy przez główne dzienniki i główne gazety wejść z tą świadomością rzek, to może nam się uda przez gazety modowe wejść z tematyką rzek. I wymyśliłam, żeby zrobić kolekty strojów kąpielowych. No bo cóż bardziej pasuje do rzeki, nie strój kąpielowy. Po prostu jeżeli będą rzeki czyste, nieuregulowane, z plażami, to będziemy się mogli w nich kąpać. Prawda? Gdyby nie było, gdyby Wisła w Krakowie nie była uregulowana, to tu byłyby super plaże. Jak się na stare zdjęcia Krakowa, to tam jest tłuby ludzi nad Wisłą się kąpie, nie? Więc jeżeli będą żywe rzeki, to będziemy się mogli w nich kąpać. Więc czy kąpielówka bardzo pasuje? To będzie wtedy akcja dla chłopaków, kąpielówki też robimy dla braci potoków. I wymyśliliśmy, że będziemy haftować i wyszywać hasła zaangażowane w obronę rzek na tych strojach kąpielowych. I do sióstr rzek dołączyło się jeszcze więcej dziewczyn. Mieliśmy bardzo fajne miejsce w Krakowie, w Składzie Solnym, na Zabłociu, miejsce siedziby naszego stowarzyszenia CSW Wiewiórka. I tam przez cały maj i czerwiec były warsztaty wyszywania strojów kąpielowych. Powstało tych strojów kąpielowych wyszytych, wyhaftowanych około 140. Oprócz tego jeszcze było dużo strojów kąpielowych. Aha, skąd je mamy? One były recyklingowe. To były stroje kąpielowe z Ciuchlandów i ze zbiórek.
używane. Dlatego, bo jak się chce bronić wody, rzeki, planety, to już trzeba jak najmniej kupować nowych rzeczy. Podobno ten w ogóle przemysł modowy jest bardzo nieekologiczny, niesamowicie niszczy wodę. Zużywa jej potwornie dużo, a też ścieki bardzo, bardzo toksyczne rzuca do rzek. No i w ogóle po prostu nasza kultura za dużo po prostu produkujemy i musimy po prostu to ograniczać, więc nie kupujemy, nie produkujemy nowych strojów kąpielowych, bo wszystko już jest, więc zaczęliśmy zbiórkę. Myśmy mieli bardzo dużo tych strojów. W tej zbiórce zaczęliśmy produkować tą kolekcję. No i pomysł był taki, że będziemy robić pokazy mody nad Wisłą. Że spłyniemy Wisłą. To była taka sztafeta, ten nasz spływ. Wypłynęłyśmy 4 lipca. 24 lipca skończył się nasz spływ w Gdańsku. Miałyśmy pożyczony drewniany galar, taką drewnianą łódkę, taką bardzo podobną do tradycyjnych łodzi, jakimi pływano po Polsce. Takimi galarami spławiano zboże, sól, bardzo dużo rzeczy. I to są łódki, które po prostu się bardzo mało zanurzają. Po prostu były zbudowane do Wisły, do płytkiej rzeki, która po prostu ma mielizny. Ona się zanurza 10 cm, 12. I pomimo, że w tym roku był bardzo niski stan Wisły, po prostu rekordowo było mało wody, nam się udało tą łódką przepłynąć całą Wisłę. Za wyjątkiem dwóch miejsc. W dwóch miejscach musieliśmy zamawiać za ciężkie pieniądze dźwig i lawetę. Powiem wam, za 3000 pożyczenie dźwigu i lawety. Tak nagle jednego dnia musisz wydać 3000 bardzo dużo pieniędzy. I wiecie, gdzie to było? To było w miejscach, gdzie były śluzy i zapory. Mhm. Teoretycznie zapory mają powstać po to, żeby była możliwa żegluga. Tymczasem zapory istniejące, zapora we Włocławku Wielka i zapora w Krakowie, przewóz uniemożliwiła żeglugę, bo technicznie nie były przygotowane do niskiego stanu wody i po prostu nie otwarły to dla nas śluzy. Czyli gdyby Wisła była w ogóle bez zapór żadnych, to byśmy mogli spływać. Nawet taka niska woda jest żeglowna, więc nie wierzcie nikomu, że żegluga będzie możliwa, jak zbuduje się zapory, bo w tym momencie myśmy to doświadczyli na własnej skórze, że właśnie przez zapory nie mogliśmy się po prostu przeprawić. No i właśnie tak było, że płynęłyśmy, dziewczyny się zmieniały, dużo ludzi przypłynęło, w sumie płynęło razem z nami około 40 osób. Jednorazowo na łódce było ich 11. Na naszym fanpage'u Siostry Rzeki można pooglądać sobie zdjęcia z tej relacji. I na trasie najpierw w Krakowie, potem w Warszawie, następnie w Toruniu, aż w końcu na Helu, już nad morzem, odbyły się pokazy mody wiślanej, w której brało udział bardzo dużo kobiet, w której po prostu nagłaśniałyśmy temat, że absolutnie nie godzimy się na zaporę w Siarzewie, na regulowanie Wisły i że mamy świadomość, że dzika, nieuregulowana Wisła jest naszym wielkim majątkiem. Jeszcze Siostry Rzeki, będąc w Warszawie, wybrały się w strojach kąpielowych, to był świetny performance. Poszliśmy w strojach kąpielowych do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I miałyśmy coś bardzo merytorycznego, bo nie jesteśmy takie mądre, ale jesteśmy w Koalicji Ratujemy Rzeki, gdzie mamy super ekspertów. I Maja Wiśniewska z Fundacji Green Mind i Karolina Kukielska z WWF Polska przygotowały nam to spotkanie. I Maja Wiśniewska napisała piękny apel sióstr rzek do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który Siostry Rzeki przekazały, gdzie był taki apel, że jeszcze w czasie zmian klimatycznych, o których już wiemy, że może będzie pogoda coraz bardziej ekstremalna, będą powodzie, będą susze, może będzie wody jeszcze mniej, tak naprawdę będziemy po prostu walczyć o słodką wodę do picia. Absolutnie nie możemy sobie pozwolić na roztrwonienie Wisły, czym byłoby robienie z niej drogi do transportu i budowy zapór.